Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panie Prezydencie. Panie Prezydencie, wczoraj odznaczył Pan księdza Jerzego Popiełuszkę orderem Orła Białego. Mija 25 lat od mordu, 20 lat żyjemy w wolnym kraju, a ci, którzy wydali rozkaz na księdza Jerzego, nie zostali osądzeni. Jak to możliwe, Panie Prezydencie? Nie zostali znalezieni, a później nie zostali osądzeni. To trzeba pamiętać o niezwykle skomplikowanej historii tych 20 lat wolności. Były lata, kiedy ludzie dawnych służb mieli w Nowej Polsce olbrzymie wpływy, zajmowali wysokie stanowiska. I klucza należy szukać w tamtych latach właśnie, bo wtedy jeszcze od zbrodni nie minęło tak wiele lat i wtedy sprawców rzeczywistych, sprawców kierowniczych było łatwiej wykryć. Panie Prezydencie... Bardzo, bardzo źle się stało. Ja zrobiłem to, co mogłem. Najwyższe odznaczenie państwowe z olbrzymim przekonaniem. Zawsze mam to przekonanie. Ale tutaj miałem je szczególne. Mówiłem o tym wczoraj. Panie Prezydencie, wiadomo, SB w PRL-u była bezkarna. Teraz mamy wolny kraj od 20 lat. Służby, które pracują dla tego kraju, dla Polski. Przejdźmy wobec tego do tej sytuacji aktualnej w kraju. Niemal codziennie media donoszą o kolejnych aferach. Odnosi się wrażenie, że afera goni aferę w tym kraju, Panie Prezydencie. Pan, wręczając nominację nowym ministrom, powiedział, że to nie jest ten dobry czas na komentowanie sytuacji. Myślę, że dzisiaj już to jest dobry czas dla wszystkich, może poza prezydentem, który powinien poczekać, aż opadną emocje. One przynajmniej po trosze opadły. I rzeczywiście można już powiedzieć o tym, że sytuacja budzi olbrzymie zatroskanie. Nie jako głowy państwa polskiego, że rzeczywiście w ostatnim okresie jest swoisty wysyp afer, nie trzy, ale cztery w istocie. Wszystkie one mają taki właśnie charakter, a także reakcja na te afery. W niektórych przynajmniej przypadkach nie chodzi tutaj o zmiany w składzie rządu, bo te pewnie były słuszne. Wystarczą. Budzi wątpliwości. No właśnie to jest jeden z problemów, bo jest u nas minister, który już miał być odwoływany. Później to odwołanie zostało odwołane. Można powiedzieć nawet z wyrazami żalu i z przeprosinami. Później zdarzyły się kolejne sprawy, znaczy one zdarzyły się wcześniej, ujawnione zostały później. No i minister dalej jest ministrem. Powstaje pytanie, dlaczego? Tutaj jest jakaś dziwna więź, czy może coś innego? O którym ministrze pan mówi, panie prezydencie? O ministrze skarbu oczywiście i o sprawie stoczni. Może ktoś mówi, że to nie jest afera, to znaczy mówi prosto. Ustawianie przetargów, czyli wskazywanie z góry, kto ma wygrać, nie jest aferą. A tutaj jeszcze smaku dodaje ten fakt, że ten, który miał wygrać, nie istniał. Dzisiaj się dowiadujemy, lewica SLD mówi, że nie wiem oczywiście, czy tak jest, ale lewica podejrzewa, że to wadium wpłacone przez Katarczyków zostało im zwrócone. To jest 8, przez Katarczyka. Nie, przez 8, a to było ponad 8 milionów euro. No i oczywiście nie wiemy, czy to jest prawda, ale panie prezydencie, w tej sprawie no rząd, wiemy, Platforma mówi, nie ma afery, dymisji też nie było, tak jak przy okazji tak zwanej afery hazardowej. Znaczy, nie było dymisji, ale afera jest. I to sobie trzeba jasno powiedzieć, ja przecież miałem dokumenty w ręku, ja nie mogę ujawniać szczegółów, to oczywiste, tego mi nie wolno, ale afera była polegająca na ustawieniu przetargu. Na tym, że z góry było wiadomo, że jedna firma jest preferowana. Jeszcze do tego z czasem się dowiedziano, że tej firmy w istocie nie ma, że to jest coś, co zostało zarejestrowane gdzieś bardzo daleko, ale faktycznie nie istnieje, już na pewno nie buduje statków. Więc całe przedsięwzięcie ma charakter w najwyższym stopniu podejrzany. Powstaje pytanie, w imię czego to czyniono. Rząd odpowiada, ja już za rząd panu prezydentowi odpowiem, ale oczywiście pan to słyszał, z pewnością te argumenty. Rząd mówi, tak się staraliśmy, żeby ktokolwiek zechciał kupić tę stocznię, to nie jest łatwe i tak się staraliśmy o tego jednego inwestora. Z troską o stocznię. To w takim razie też muszę powiedzieć z olbrzymią troską, że wolałbym słyszeć poważniejsze argumenty. Jak to budować statki ma ktoś, co do którego istnienia w ogóle istnieje zasadnicza wątpliwość? To naprawdę nie jest poważny argument. Sprawa jest jasna. Była afera. Trzeba ją wyjaśnić.
trzeba ukarać ewentualnych winnych. Ja w tej chwili nie wskazuję palcem, bo nie wiem dokładnie, ale podejrzenia są. Można powiedzieć o wysokim prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa, podobnie jak przy aferze hazardowej. Przeszliśmy na aferę hazardową. Panie prezydencie, przy okazji dymisji ministrów byli powołani nowi, ale zdymisjonowany został też minister Mariusz Kamiński, szef CBA, człowiek, który tę aferę nie przy tej okazji, ujawnił. Się nie wręczałem, przepraszam. Absolutnie, oczywiście. Mariusz Kamiński, zarzuty też pan pod jego adresem, panie prezydencie, zna. Otóż Platforma mówi, przede wszystkim Mariusz Kamiński jest politykiem i to sprzyjającym opozycyjnej partii. Poza tym ma przecież postawione zarzuty przez rzeszowską prokuraturę w związku z aferą gruntową. No poza tym sam premier mówi, zastawił na mnie pułapkę, straciłem do niego zaufanie. No, utrata zaufania przez premiera nie jest przesłanką odwołania w trakcie kadencji. Od tego chciałbym zacząć w ogóle. Jeżeli pozwoli mi pani powiedzieć kilka słów więcej. To jest odwołanie nienormalne, bo normalny urzędnik jest do odwołania. Czyli jest mianowany i nie wiadomo na jak długo. Są wyjątki tam, gdzie jest kadencja. I szef CBA ma kadencję. Przerwano mu kadencję. Brak zaufania premiera nie jest przesłanką przewidzianą przez ustawę przerwania kadencji. I żeby nie wiem jaki potok słów. I tutaj naprawdę chciałem to powiedzieć z całą powagą. Nie płyną z różnych ust, to i tak prawda jest jedna i bardzo prosta. Minister Kamiński wykrył dwie afery, które dotykają osób wysoko postawionych w obecnej władzy rządowej i za to został usunięty. To jest proste i oczywiste. I powtarzam, można budować różne konstrukcje. Można mówić codziennie co innego, ale prawda jest i tak tylko jedna. Żadnej innej prawdy tutaj nie ma. Spieszono się, bo nawet nie poczekano 5 dni na moją opinię. Ale to nie jest tutaj nawet najważniejsze. Najważniejszy jest sam fakt odwołania. A czy Mariusz Kamiński jest politykiem? Ja powiem krótko, jest ideowcem. I to właśnie tak strasznie boli niektórych. Ale nie mnie. Ja bym chciał mieć więcej takich właśnie ideowców w naszej władzy. Nie tylko tej, która ściga przestępców. A także tej, która zajmuje się wieloma innymi kwestiami. Mariusz Kamiński był u pana w dniu tego odwołania, czy... Odwołanie u mnie był, znamy się. Ja mówiłem, że nie jestem zwolennikiem tego odwołania, chociaż było jasne. Stwierdzenie, że opinia prezydenta może być ustna, no, należy do elementów kabaretowych całej sprawy. Opinia z ust najważniejszych polityków. Z mojej strony było tylko stwierdzenie, że opinia będzie, nie jest. Negatywna, więc nigdy nie powiedziałem, że jest opinia, a poza tym stwierdzenie, że może być ustne, jest stwierdzeniem, które zasługuje na to, żeby właśnie w tej zaniedbanej dzisiaj sztuce w Polsce kabaretowej z tego skorzystać. To serdecznie polecam. Ja tylko oczywiście przypomnę tę opinię, wygłosił marszałek Sejmu Bronisław Komorowski jako pierwszy, zdaje się, a później politycy Platformy. To ja nawet tego nie pamiętałem. W całym szacunku dla pana marszałka Komorowskiego.